Siema, witajcie, jestem Tariel i witam was w małym, specjalnym materiale. Może to będzie jakiś cykl, który będzie się powtarzał lub nie, ale myślę, że to będzie, powiedzmy, taki początek nowej serii nad moim kanale. Co jakiś czas, jak teraz zauważyliście, w docie pojawiają się specjalne skrzynki, w których mamy do dyspozycji kilka nowych setów do kupienia oraz nowy kurier oraz dodatkowy set. Także w tym materiale zobaczycie już wszystkie możliwości otwierania tych skrzynek, przy okazji wszystkie moje przedmioty. Ja już sobie pozwoliłem otworzyć 3. Jest to set dla Pistolbacka, także otworzymy zestaw. Tak to się dokładnie nazywa. Pospolity, znowu pospolity. Niepospolity. No, kilka jest tych przedmiotów. Dobra, to już jest Pistolbacka. Załóżmy cały, teraz ten cały zestaw. Zobaczmy, jak wygląda. Przypominam, że w tym filmiku i pod nim będą w opisie linki to właśnie do poradników każdej z postaci, która się pojawi na tym materiale, czyli na pewno do Pistolbacka pojawi się materiał. Następnym zestawem jest dla Centaura. Pospolity, niepospolity, gromadowania, cudowny, rzadki hełm, pospolity, niepospolity, trochę tego jest. No i zobaczmy, jak wygląda ten cały zestaw. Rewelacyjnie. No jeśli chodzi o Centaura, to myślę, że warto właśnie mieć ten set. Bardzo mi się ogólnie podoba, jest taki trochę inny. Dobra, i trzeci set to jest Magnus. Też otwieramy pospolity, pospolita broń, rzadki i pospolity hełm, pospolity róg i ekran ładowania. Jeśli chodzi o Magnusa jako postać, to jest w ogóle pierwszy set jakikolwiek powstał do tej gry, także gratka dla fanów tej postaci. No nie jest on jakoś rewelacyjny, ale jak na początek bardzo fajny i myślę, że doskonale pasuje do tej postaci. Dobra, teraz wróćmy do naszego meritum, czyli do otwierania skrzynek. Została mi jeszcze jedna, Alchemist i ewentualnie Earth Spirit. Tak, autoryzujemy. To jest trochę denerwujące właśnie, powinien być takie odliczenie niż jakieś teksty, ale akceptujemy. No i niestety Airspeed nie wyszedł ani kurier. Ale zobaczmy sobie Alchemista, Niepospolity, ekran ładowania to standard, rzadki, Pospolity, Pospolity, Niepospolity. O, szału póki co nie ma, ale zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Bardzo fajne. Alchemist też sam nie ma dużo innych własnych setów. Także to jest też fajna gratka dla osób, które lubią tą postać. Ok, teraz przejdźmy do skrzynki Molten Steel. Tutaj już mamy właśnie, jak można się domyśleć, dla postaci mrocznych. 4. Tidehunter Lifestealer, jakby ktoś nie chciał zgadywać, kto to jest. House Knight i Dim... Boże, wyleciał mi z głowy teraz jego nazwa. Boże, dobra, dowiemy się później. Doom, o. Otwieram pierwszy z nich. Ja najbardziej liczę na Tidehuntera, po prostu lubię tą postać i jednak wysłuchałem je wszystkie modlitwy tego świata. Otwieram zestaw. Pospolity. Ekran ładowania. Pospolity. O, rzadka głowa jednak. Ok, zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Zresztą jest nawet runa na nim. Na innych raczej nie ma. Obejrzanych meczy. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. No, ja jestem bardzo dużym fanem Tidehuntera, bardzo mi się przyjemnie gra tą postacią i
Myślę, że to jest dość przyjemna postać sama w sobie. A pierwszy set dla tej postaci jak najbardziej na plusie. Dobra, zostały mi jeszcze trzy sety i ewentualnie set Air Spirita i mrocznego kuriera. Ma nie, że wypadnie kurier, albo chociaż ten Air Spirit. W ostatnim razie dostałem dwa razy Cloud Quarka, także jestem zadowolony. Doom. Także pamiętam nazwę. Niepospolity. Niepospolity. Rzadki hełm. No nie dziwię się. Pomodowania. Doom już ma kilka swoich własnych zestawów, setów. Ale ten najbardziej mi się podoba, ponieważ jest trochę inny i ma trochę inne spojrzenie właśnie na samego Dooma. Jest... no, po prostu lepszy. No, ale to już właściwie kwestia gustu. Doom właściwie się pojawia już chyba drugi raz w tych skrzynkach. Tak samo będzie się pojawiał Lifestealer i House Knight. Ale mam nadzieję, że to będzie coś innego. House Knight. Dobra, na źle mi starczy tych pieniążków i zakończymy na Lifestealerze. No, niestety Air Spirit tak musi poczekać chyba do następnego spotkania. Tak samo kurier, ale już nie będę wydał pieniędzy na specjalnie na jedną skrzynkę. Zobaczmy, co to mają. Niepospolity, Glachos Knighta, rzadki, wierzchowiec, tarcza. Niki Helm. Okej, okay. I Lifestealer. Już to drugi jest właściwie w grze Lifestealera set. I w tym przypadku bardzo mi się podoba, ponieważ jest bardzo, bardzo inny. I tak z pierwszego wrażenia to można przypominać Brute Mother, jeśli to się dobrze można przyjrzeć. Ale tutaj bardzo, bardzo ładnie mi się podoba. Jest bardziej demoniczny. No i teraz zobaczmy jeszcze House Knighta na koniec. No to już bardziej mroczny, bardziej przypomina już takiego ognistego Abaddona, można powiedzieć. Coś mu ogon urwało temu koniowi. Dobrze, było, myślę, że było to na tyle, jeśli chodzi o otwieranie skrzynek. Myślę, że wam się spodoba ta seria. Jak widzicie, już mam coraz mniej miejsca, także może jakiś pomysł, żeby rozdać inny pomysł. Inne rzeczy. Jak widzicie, też mam inne te poprzednie sety. Dobrze, mam nadzieję, że wam to się podobało. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. Ja żegnam się z wami serdecznie i do następnego razu w poradnika Dota 2. Cześć i na razie.